Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Tak jest, mamy majówkę, mamy odcinek, przez święta nie było, była przerwa. Teraz przez majówkę też w sumie może być mała przerwa z pozostałymi dniami drugiego weekendu, ale dzisiaj na szybko z rana coś tutaj sobie porobimy. Przed odcinkiem dosłownie pograłem 5 minut i stwierdziłem, że puszczę sobie parę ataków na wieżyczki tutaj na zimie i sobie coś poplądruję, trochę sobie je rozwinę. Także spoko. I to samo chyba zrobię na zielonym. Dzisiaj będziemy atakować baronów. Nomadów po prostu już żygam nimi i na razie mi się ich robić nie chce. Dlatego nawet bez zwiadów po prostu... Po prostu sobie na nich cisnę i tyle. I wywalone... proszę bardzo. Bez zwiadu, bez niczego, kuźwa, po prostu jedziemy i z tym koksem. Bo ja już miałem swego czasu te wieżyczki rozwinięte do maksymalnego poziomu, ale przez moją długą nieobecność w grze, która wynosiła na tym koncie. Znaczy, no, tam wchodziłem raz na parę miesięcy, żeby tylko konto nie przestało istnieć. Więc, no nie wiem, no ale bardzo długo miałem tą nieobecność, także... Także wiecie, no ale... O, jeszcze jest ktoś. Dobra. No i dlatego ten poziom mi się trochę No, spadł do poziomu aż tutaj chyba na początek 9, 10. Ja sobie w międzyczasie już troszkę i tak podbiłem. Także zawsze coś. No ale teraz na... U! Nie ma wojska? No to... Borholt. Proszę bardzo. Wszystkie? Nie. Tu z Pelenoru. Tu z Redudu. Pięknie. Dobra. No i oczywiście nasz przecudowny ekwipunek, który już jest pełny. A naprawdę już, ja wiem, ja o tym mówię i muszę w końcu z tym zrobić porządek, ale po prostu, nie wiem, no, nigdy mi się nie chce, bo tego jest tak dużo. Czemu nie ma opcji, nie wiem, sprzedaj całe wyposażenie niezwykłe, sprzedaj całe epickie i tak dalej. No kurde, to by było tak pomocne. Chyba, czy teraz sobie trochę tego posprzedaję. Tak w miarę. W przerwie między atakami. Error, jak za szybko chcę coś zrobić. No właśnie. Wow. O, także dzisiaj pewnie znowu będzie trochę nudno. Wieżyczki, ekwipunek i te sprawy. O, znowu błędy. Ale coś już powchodziło. Barbarzyńska wieża. 5 rubinów, 6 rubinów, 0 rubinów, 9 rubinów. No fajnie. Aha, tak, no bo na zimie sobie robię zwiady oczywiście. Na zimie sobie robiłem zwiady. Dobrze, chodźmy. Właśnie ogarniemy sobie światy przy okazji. Jak tu wygląda... Sytuacja z reklamami. Okej. No, można spokojnie dużo wojska rekrutować. To mi się podoba.
Ma szkła. Ma węgla. To sobie coś przy... Nie tutaj. O, tam też sobie potem wejdziemy, to prawda. O. Tak samo sobie jeszcze prześlijmy z Warensburga trochę szkła, bo też brakowało. Proszę bardzo. Dobrze, i teraz możemy sobie ulepszyć. O, na przykład ten. Proszę bardzo. Dobrze. W Weisbergu też byśmy coś ulepszyli może. O! Aha, bo ja sobie tu już robię koszary, bo zacząłem dzisiaj, dobrze? Zapomniałem o tym. A na Warensburgu brakuje oliwi. Oliwy. Czy ja tu mogę trochę oliwy przesłać? Ile tu macie? Macie, coś tam macie. To ulepszamy. Pięknie. I szkło na zero. Ojoj. Zerowe straty. 5 strat. 10 rubinów. No to jest też fajne, że trochę rubinów zawsze wpada w tych wieżyczek. Nie jakoś dużo, ale takie pojedyncze ilości, no. Zawsze coś, wiadomo. Dobra, lecimy dalej. O. Poziomy szóste nawet. Teraz może Borhold albo Redut. O. Nawet siódme poziomy tam mamy takie niskie. No dobra, je też. Ale to jest... Boże, to się wydaje takie żałosne, żebym ja robił barony na moim 468 poziomie legendarnym. Przecież to jest straszne. No tak, byłem nieaktywny. Oj, dodatkowy dowódca to nie. Teraz odpuszczamy. Odpuszczamy i czytamy zwiady. Znaczy zwiady, raporty. Jeden rubin. Coś pięknego. Okej, okay, tu możemy sobie jakieś nagrody chyba odebrać. Tak. Dobrze. I chodźmy ponownie trochę poczyścić wyposażenie. O, jak mi się tego nie chce robić poza odcinkiem, to kurde zrobię trochę na odcinku, a co? Proszę bardzo. A może to sobie dla odmiany weźmiemy? Tam tych broni mamy w Łot Groma. I teraz nawet nie ścina, teraz można w miarę szybko to czyścić. Czyżby już jest tak niedużo tego wyposażenia, że tak łatwo teraz idzie do sprzedawania? Aż w szoku jestem. Ja wiem, że to może nie jest rzecz, którą byście chcieli zobaczyć na odcinku, jak ja kurde czyszczę sobie wyposażenie i sprzedaję. Ale wiecie. Wow. Wow. Ej, no i to teraz też idzie. No
super. Wow, no trochę sprzedaliśmy już. Kasy może z tego dużo nie ma, ale przynajmniej się miejsce robi. Dla Kaśków trzeba coś posprzedawać. O, właśnie. Legendarne w pierwszej kolejności, bo to jest sporo warte. I kiedyś na początku gry, na tych pierwszych poziomach, jak się atakowało tylko baronów, to się właśnie polowało na te legendarne wyposażenie, bo ono było najlepsze i wtedy się je od razu zakładało praktycznie. Wow. No nie sądziłem, że ja będę na odcinku sobie robił porządki w wyposażeniu. A pewnie na następnym odcinku będę ubierał dowódców. Kuźwa. Może. Nie wiem. Wybierzemy jakichś najgorszych, których mamy. Wywalimy ich. Mam tutaj paru dowódców, którzy są w ogóle niekompletni, to trzeba będzie to popatrzeć na nich. Znaczy, czy tu są dowódcy, co ja gadam. O, są tacy, którzy są tylko legendarni dalej, to trzeba będzie się ich pozbyć, bo to nie ma sensu. O, ten w ogóle ma epickie wyposażenie. No, proszę was. Z czym ja biegam w ogóle, nie? Dobra. To możemy tak zrobić, kurczę, że dzisiaj odcinek będzie się nazywał, nie wiem, coś typu porządki w ekipunku, a następny to będzie, nie wiem, ubieramy nowych dowódców, tak? O matko. Dobra, coś można by poatakować może, tak? Coś znowu, ponownie, halo? To jest jakiś 10. poziom. Co ja zrobiłem? Aha, nomadek. Szóste poziomy barona rozbójnika. Nie wierzę. Nie wierzę w to, co ja robię. Miałem wojska. Fajnie. Kurde, Pelennor teraz. I jedziemy z tym koksem. O, pierwszy po... No, coś pięknego po prostu. Piąty. Też nie mam wojska już. Dobra. O, dodatkowy dowódca. To nie. Nie, dodatkowych nie bierzemy. Przywitamy się na czacie. Halo, cześć. Tak jest. I chodźmy znowuż na ekwipunek. Kolejne porządki. A co? Wow. I znowu coś ścina. Czekajcie, wyjdę i wejdę. To zawsze działa. Albo po prostu tamte bronie u dowódcy są zbagowane, bo jest ich tak dużo w jednym miejscu. Chociaż tu u Kaśków też jest sporo. Okej, okay, może być. Tu już nic. O, tu mamy epickie. Jasne, sprzedajemy.
prostu. Nie wiem, czemu tutaj te bronie u dowódców są jakieś takie ciężkie. Trzeba będzie wszystkie te kamienie. O, panie. A to będzie, powiem wam. Chociaż kasztelańskich widzę. Nie ma jakoś dużo i łatwo idzie. O. Dobrze. I co? I to. I tyle u Kaśków. Zostali dowódcy. Nie, też nie zostali. Wszystko jest od dowódców też powywalane praktycznie. O. Aż mi ścina grę, ja nie mogę. Dobra, wychodzę na razie z tego. Chodźmy sobie może na Hamunaptrę. Może tu coś zaatakujemy w takim razie. Na zimie ataki poszły. Na baronów ataki poszły. Chodźmy teraz tutaj. A to bym dał jakieś. O. Niech będzie. Wszędzie widzę 41 poziomy. O, jeszcze tu. O, tu 39. Coś innego będzie. Wow, miałem wojska. No tak, jak ja wszystkie fale, kurde, robiłem, to bez jaj. I reklama. Której nie mogę pominąć. Wow. Tak, tak, coś pisałem, żebym adblocka sobie pobrał. To prawda, chyba będę musiał, bo mnie te reklamy po prostu denerwują. Ale okej. Dużo, dużo żywności tu jest. Ja tu mogę spokojnie rekrutować i rekrutuję. Gościu, jakie ty masz staty? Ty masz niezły atak i obronę. Ale kosztujesz kuźwa 5 takich 9,5 tysiąca oliwy. Także ja dziękuję bardzo. W takim razie, na razie. O, jest technik. U tej technika też będziemy mieli jeszcze co robić. Dużo kasy będziemy potrzebować. O, 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 rubinki. Udało się, pięknie. To jeszcze może w Arensburg jakiś atak na jedną wieżyczkę. Kim? Dynią. Aha! Tu nie ma w ogóle... Co? Halo? Tu w ogóle nie ma żołnierzy, o co chodzi? A jeszcze jedna rzecz. Jeszcze miałem na Ohandzie wejść. Dokończyć to ulepszanie statków. Okej.
Także to jeszcze możemy zrobić. Tak dla odmiany. Dziś ostatni dzień chyba, tak? Bo koniec miesiąca. Ostatni dzień tego wydania Akwy. Ale w przyszłym już nie będziemy tak cisnąć. Po prostu sobie tylko wejdę, odblokuję. W tym miesiącu, no trochę zrobiłem, więc jestem zadowolony, ale no wiem już, że jestem w stanie zrobić naprawdę więcej tych punktów, gdybym tylko chciał, oczywiście. Także no, okej, no test udany. Sam sobie go zaliczam, tak jest. O. Jest ok. I jeszcze mamy trochę tych. Dziewięć godzin, ja pitole. Oki. I jeszcze jeden raz. Ktoś mówił, żebym nie wydawał całej akwy na te. Na statki. Tylko jakieś dekorki chyba są fajne podobno. Jak ja kupię to, jak ja nie mogę nawet tyle składować akwamarynu chyba. To 100? Te jakieś laguny? Ty co? Co? 1650? W porządku? Ty gościu, nie wiem kto ty byłeś, nie pamiętam, ale kuźwa, miałeś cholerną rację. 1650 porządku publicznego, a ile moje dekoracje największe mają? Około 500 chyba. No, nie wiem, randomowo. 300. 300. Kuźwa. 400, no. Ja pintole. Nie, no to kuźwa, to my musimy w następnej edycji, kurde. Ale skąd ja tyle akwy wezmę? Jak chyba nie można ten przytrzymywać więcej niż pojemność magazynu? No to halo? Ja nie wiem. No ale kurde. Dobrze, dobrze. Nie no, to jest... Kuźwa, nawet nie mogę tego kliknąć. Nie, z kamieniami już tak łatwo nie ma i nie będzie. Dobra, zobaczmy sobie na koniec jeszcze raporty z tych pięknych ataków epickich, cudownych na barony, kuźwa, szóstego poziomu. Tamana. O! Trzy rubiny. Dwa rubiny. Trzy rubiny. Trzy rubiny. Pięć rubinów. Sześć. Panie. Ja tu zaraz będę rubinowcem po prostu. O, bez rubinów. Super. Super. Dobra, no słuchajcie. W tym odcinku byłoby na tyle. Nuda jak flaki z olejem. Porządki w ekwipunku. Atakujemy wieżę. No, po prostu szkoda gadać. Ale może za to w kolejnym odcinku sobie na odcinku ułożę tych dowódców, zrobię o lepszych, pozbędę się słabszych i będzie git, nie? Oj, oj.
jeszcze na koniec się zadusiłem. Dobra, słuchajcie, także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.